sobotę 8 września, w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, odbyły się diecezjalne dożynki diecezji drohiczyńskiej. Uroczystość miała miejsce w Sanktuarium Maryjnym w Ostrożanach, które świętowało w tym roku 20-lecie koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej. Głównym punktem była msza celebrowana przez księdza biskupa Antoniego Dedycza z pobłogosławieniem wieńców dożynkowych i ziarna siewnego. W uroczystości wzięły udział delegacje z wieńcami dożynkowymi z parafii diecezji drohiczyńskiej i przedstawiciele władz. Ksiądz biskup Dedycz odznaczył wiele osób złotym medalem zasługi Benemerenti Ojca Świętego Benedykta XVI. Najładniejsze wieńce otrzymały też wyróżnienie. Przy nas w Ostrożanach mam taką bardzo serdeczną zachętę. Proszę wyjść do kościoła i zobaczyć piękny wizerunek Matki Bożej Ostrożańskiej 20 lat temu koronowany koronami Jana Pawła II. Uroczystości zakończył symboliczny obrzęd połamania się chleba. Okolice Drohiczyna to historia, kultura, tradycja, przyroda, turystyka i wypoczynek. Zapraszam.